Jesienią informowaliśmy Państwa o tym, że przy Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie powstanie nowe boisko. Aktualnie ruszyły prace budowlane. Po modernizacji sali gimnastycznej w tej szkole prowadzona jest kolejna inwestycja sportowa. W ubiegłym roku, kiedy tę inwestycję rozstrzygaliśmy przetarg, od razu założyliśmy, że część prac wykonamy pod koniec roku, pozostałą część do czerwca tego roku. No i można powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Wykonawca ma duże doświadczenie, w związku z tym widzimy, jak przebiegają prace. Akurat przerwa jest w tej chwili śniadaniowa, ale rzeczywiście prace idą w rytmie takim niezakłóconym. Spodziewamy się, że na początku czerwca obiekt powinien być zakończony i oddany do użytkowania. Warunki pogodowe są bardzo sprzyjające, także zadanie, które początkowo miało kosztować o wiele więcej, po przetargu jest około 636 tysięcy złotych. I myślę, że w tej kwocie powinno się wszystko zmieścić. Pod koniec zeszłego roku przygotowano teren, rozebrano istniejący asfalt i wykonano podbudowę. Po zimowej przerwie prace są kontynuowane, z czego cieszą się władze powiatu, jak i szkoły. Uczniowie są bardzo zachwyceni perspektywą nowych boisk, siłowni, a przede wszystkim siłowni. Po remoncie sali gimnastycznej nie tylko zmienił się wystrój, ale i komfort pracy. Do sali gimnastycznej w tej chwili dochodzi dodatkowa atrakcja w takich miesiącach, wrzesień, październik, maj, czerwiec, niektóre dni już kwietnia, gdzie praktycznie młodzież ćwiczy na powietrzu. Te boiska dodatkowe zwiększą i komfort pracy, i dodatkowym plusem jest ta siłownia, na którą uczniowie czekają z niecierpliwością. Realizujemy na powietrzną taką siłownię. Jeszcze do końca nie wiemy, jak ona będzie użytkowana i przez kogo poza, że tak powiem, czasem szkolnym, bo wiadomo, że w trakcie zajęć szkolnych to chętnych do ćwiczeń na pewno nie zabraknie. Ta siłownia zewnętrzna jest to 9 takich, powiedzmy, zestawów do ćwiczeń, gdzie będzie mogło naraz kilkanaście osób ćwiczyć. Blisko 100 tysięcy, około 100 tysięcy złotych koszt, ale myślę, że warto. Chcemy młodzieży stworzyć warunki, tak jak już po sali gimnastycznej wcześniejszej, którą doprowadzimy, kolejne właśnie to boisko, siłownia. Wierzę w to, że uczniowie szkoły naprawdę będą z tego korzystać i będą się cieszyć, że ten obieg tak się zmienia. Zadowolenie uczniów widoczne jest również na lekcjach wychowania fizycznego. Bezpieczniejsze ćwiczenia na sali gimnastycznej, no i komfort pracy po prostu się zwiększył i ładniej ta sala wygląda, jest bezpieczniejsza, więc myślę, że i chętnych też jest więcej. Inwestycja ma się zakończyć 6 czerwca, a dzięki dotacji, jaką otrzymało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, koszt prac zmniejszy się o 30% całej wartości.